jakiś czas temu jako Konfederacja zgłosiliśmy temat powołania komisji śledczej w sprawie zbadania zarzutu nieprawidłowości w postępowaniu karnym wyjaśniającym przyczyny śmierci wicepremiera państwa polskiego Andrzeja Lepera. Jest to istotna kwestia. Śmierć Andrzeja Lepera do dzisiaj jest niewyjaśniona, do dzisiaj jest zagadkowa. Do dzisiaj wielu ludzi, a właściwie mało kto wie, że to było samobójstwo. A taka jest oficjalna wersja prokuratury, że to było samobójstwo. Nikt to nie wierzy praktycznie. W związku z tym, żeby zachować powagę naszego państwa, przecież jeśli chcemy, żeby obywatele poważnie traktowali to, co państwo robią, to państwo również obywateli musi poważnie traktować i musi im dać wyjaśnienia. To nie była zwykła osoba. To był wicepremier państwa polskiego. I państwo polskie ma obowiązek bardzo dokładnie tę sprawę wyjaśnić. Skoro przez 11 lat to się nie wydarzyło, to my jako Konfederacja stwierdziliśmy, powołajmy komisję śledczą. I od lipca zbieramy podpisy pod tą komisję śledczą. Udało nam się zebrać połowę wymaganej liczby. Zgłaszali się do nas posłowie innych ugrupowań, chcieli się podpisywać, ale jak rozmawialiśmy z władzami tych ugrupowań, okazało się, że nie wyrażają oni zgody na to, żeby ich posłowie się podpisywali. Tak było w przypadku Lewicy, tak było w przypadku Platformy Obywatelskiej. PSL na nasze wielokrotne pytania nie odpowiedział. Solidarna Polska przez 2 miesiące nie mogła się zdecydować, a PiS w ogóle nie był zainteresowany. Także widać, że ten temat, który jest ważny, który jest istotny, nie będzie niestety procedowany w tej kadencji Sejmu. Jest to bardzo przykre. Bo chcemy, aby obywatele nasze państwo poważnie traktowali, ale państwo musi też poważnie obywateli traktować i musi pokazać, że panuje nad wszystkim, co się dzieje. Jako Konfederacja obiecujemy, że tego tematu nie odpuścimy. I tylko, jak tylko się przyszła kadencja Sejmu rozpocznie, ponownie zajmiemy się tematem. I tym razem, ponieważ będzie nas zdecydowanie więcej, powołamy komisję śledczą i wyjaśnimy, co się stało z Andrzejem Leperem. Jak doszło do tego, że niestety nie jest już wśród nas. Konfederacja.